Dzień dobry. Muszę was drugi raz okłamać. Ja się nie nazywam Tomasz Dubilis. Mało tego, ja się nie nazywam Radosław Kujawa. Ja nie wiem, co ja tutaj robię, ale coś wam pościemniamy. Dobra, tam z tyłu... Niemaskowane przerwanie. Szanowni państwo, Tomasz Dubilis. Dzień dobry państwu. Piotr Baranowski, dzień dobry. Cześć, w ogóle... Siadaj. Dziwny wieczór, dziwnie się ułożył. Miałem być supportem dla Radka, okazuje się, że jestem gwiazdą po Piotrze. Czyli to się nie może udać, ale będę się starał. Temat tego, o czym chcę wam opowiadać, co to jest OpenStack, wszyscy wiemy. Jak go wykorzystywać? DevOpsy, dosyć też ogadana sprawa. Natomiast jako, że wywodzę się z uczelni, wciąż myślimy tam, w jaki sposób można coś jeszcze zrobić inaczej. Ze starego sketchu, co by tu jeszcze panowie dalej sobie dopowiedzcie. No i przyszło nam do głowy VDI na OpenStacku. To jest troszeczkę skrócona prezentacja w stosunku do tego, o czym kiedyś opowiadałem. Wtedy bardzo dużo mówiłem, dlaczego używamy klastrów na Politechnice, jaka historia, jaka geneza. Generalnie zakładam, że kto chce, sięgnie sobie do jakiegoś osek forumowej prezentacji. Nie będę zanudzał. OpenStack nasz w liczbach, bardzo pokrótce. W momencie pomysłu na VDI-e. OpenStack się troszeczkę rozwinął w momencie, kiedy wpadaliśmy na ten pomysł, że fajnie by było coś takiego zrobić. Było to 60 serwerów nowowych, 18 węzłów cefowych, 2 neutrony w HA, 3 OWIRTy, na których leżą sobie kontrolery i czy właściwie wtedy jeden kontroler plus jakieś dodatkowe wspomagacze, jakaś IPA, jakiś forman, plus sieć. Przy czym spięcie sieci to jest 10 giga w obrębie nowych, w obrębie obliczeniowej części, 56 giga InfiniBandu na poziomie backendu cefowego i 40 giga na wyjście na świat z neutrona. Czyli to nam sumarycznie dawało 2880 wirtualnych CPU, powiedzmy 5,5 tera RAMu w takim przybliżeniu, 523, powiedzmy pół peta sefa przed replikacją bądź EC. No właśnie, 2,40 na wyjście plus 2 razy 10 na każdy węzeł obliczeniowy i 56, 2 razy 56 Infini na każdy węzeł sefowy. Co nam daje w środowisku akademickim OpenStack? Pewnie to samo, co wszystkim, którzy go gdzieś tam w produkcji używają, czyli bardzo fajna, dynamiczna alokacja zasobów, łatwe zarządzanie środowiskiem z poziomu operatora. Dojdziemy gdzieś tutaj pewnie i Piotrek poopowiada, jak wygląda sprawa administrowania czy podnoszenia już całego środowiska. To już jest naprawdę wielki ból w dowolnie wybranej części ciała. Daje nam to możliwość pełnej administracji zasobami w tenancie, czyli jeżeli dajemy komuś projekt, dajemy komuś dostęp do wyklikiwalnej sieci, tak naprawdę jeżeli dobrze ofirewallujemy to sobie na wyjściu, to nie martwimy się, co ten ktoś może robić w tenancie i to jest dużo mniej zawracania głowy w przypadku pączkowania projektów, które bardzo szybko potem są wygaszane. No plus szybkość i wydajność. Robiliśmy coś takiego jak HPC as a service i tutaj
ten overhead OpenStacka był bardzo, bardzo znikomy, to tam było 1 do 3%, więc spokojnie można sobie nawet klaster obliczeniowy HPC na OpenStacku modelować. Dla nas generalnie na Wydziale Inżynierii Lądowej, na którym to stoi i z którego się, na którym pracuję i z którego się wywodzę, najważniejsze są symulacje dla jakichś konkretnych przypadków katastrof budowlanych czy tego typu historii, a więc jest to obciążenie takie pikowe. Nie jest jednostajne. Stąd często mamy spore nadwyżki mocy, z którymi coś moglibyśmy zrobić i wciąż jest zastanawianie się, co. Kolaborujemy, brzydkie słowo, ale jakoś tak współpracujemy z Wydziałem Fizyki, z projektem ALICE i możemy chyba się pochwalić tym, że w tym momencie jesteśmy na pierwszym miejscu albo drugim w Polsce, jeżeli chodzi o ilość udostępnianej mocy obliczeniowej na potrzeby tego projektu. Plus jakieś inne dodatkowe rzeczy, natomiast wciąż jest zastanawianie się, co by jeszcze zrobić. I tutaj nam przyszło do głowy, a może by VDI-e. Ale w ogóle skąd ten pomysł, po co VDI-e na uczelni? Wydawałoby się, że środowisko akademickie może być łatwiejsze od środowiska typowo korporacyjnego, ale to nie jest do końca prawda. W środowisku studenckim, czyli w tych wirtualnych pulpitach, które chcielibyśmy udostępniać studentom, a w tej chwili no powiedzmy w jakichś tam komputerach, w laboratoriach komputerowych, ilość aplikacji w tej chwili to jest tam powiedzmy między 50 a 100. Nie jestem w stanie tego dokładnie powiedzieć, ale jest to ogrom. Jeden obraz zajmuje w tej chwili prawie półtora. I jest to dużo bardziej skomplikowane niż typowe środowisko korporacyjne, gdzie mamy 1, 2, 5 aplikacji, które muszą działać dobrze. Może 10, nie? No, natomiast nie jest to kilkadziesiąt programów, każdy z innej, czy część zupełnie o różnych wymaganiach. Tak samo zróżnicowanie software'u, zróżnicowanie hardware'u też ma tutaj spore znaczenie. Ten hardware nie jest zunifikowany. I co bardzo istotne, w przypadku VDI-ów, które widywałem gdzieś w korporacjach, pracownik najczęściej się ma zalogować i przez cały dzień sobie tam pracuje, potem ma się wylogować na koniec dnia. W przypadku VDI-ów, które chcemy udostępniać w środowisku studenckim, no to czas życia takiego pulpitu jest znacznie krótszy. Jeżeli chcemy taki pulpit udostępniać studentom na zajęciach, jest jeszcze trudniej, dlatego że zajęcia trwają powiedzmy 1,5 godziny, no więc czas na wylogowanie, przygotowanie takiego pulpitu, to wszystko powinno działać przynajmniej tak sprawnie jak VDI-e w klasycznym ujęciu, które gdzieś też znamy. Mamy doświadczenie z klasycznym komercyjnym VDI-em i w sumie on działa całkiem fajnie, tylko że jest koszmarnie drogi. I na powiedzmy 8 serwerów fizycznych, całkiem mocnych, to jest kilkadziesiąt słabych lub tak naprawdę tylko kilkanaście porządnych pulpitów ze wsparciem dla VGPU. No więc mając bardzo czasami duże, czasami tylko duże nadwyżki mocy na OpenStacku i tego OpenStacka, no jeżeli masz młotek, no to wszystko w pewnym momencie zaczyna ci przypominać gwoździa i stwierdzamy, no dobra, no to w takim razie dlaczego tego OpenStacka nie użyć do rozwiązania naszych problemów VDI-owych. Tak naprawdę no to jest jakaś tam sobie platforma wirtualizacji. Nie? Co w tym może być trudnego? Jest to zwykły KVM, także wypadałoby zainstalować tam jakiegoś Windowsa, sterowniki IOWirtowe wrzucić. No może jeszcze jakoś zanonimizować ten obraz. Natomiast są do tego narzędzia, o czym za chwilę. Wszystko powinno pięknie działać. Właśnie. Gotowe
obrazy OpenStackowe z Windowsem do pobrania za free, oczywiście jako evaluation, są ze strony projektu Cloudways Init. Goście robią strasznie fajną robotę, przygotowując również takiego cloudowego sysprepa, o czym za chwilę powiem. Ale jeżeli mamy OpenStacka, nie chcemy jeszcze jakoś specjalnie się angażować w przygotowywanie tych obrazów, w anonimizowanie, to można sobie takiego Windows Servera 2012 ściągnąć, zobaczyć, to działa. No więc skoro mamy gotowe tego typu elementy, cóż może pójść nie tak? No właśnie, ten sysprep cloudbase'owy posiada tak naprawdę wszystkie możliwości, no dobra, może nie wszystkie, ale posiada tak naprawdę cały katalog możliwości, które w zwykłej pracy i w zwykłym deploymencie Windowsowym są wystarczające. Można go gdzieś zasilać jakimiś metadatami z HTTP podczas tworzenia czy generowania obrazu. Jest open source'owy, jest community'owy, znaczy darmowy. Wszystko wygląda fajnie. Schemat takiego cloudbase'a, no to sysprepping. Nie wiem, dlaczego ten slajd tutaj jest. Idziemy dalej. Pluginy, które ma, to do tego ewentualnie można wrócić, ale to w tej chwili jeszcze nie jest istotne. Właśnie, to się musi dać sensownie zarządzać. No, jeżeli mamy taki obraz, mamy narzędzia do anonimizowania, działamy, tak? Dam Tomkowi zaciągnąć trochę powietrza, bo się trochę wysuszył. Ważny detal, bo jeśli nie pracowaliście z OpenStackiem wcześniej, to szalenie ważnym elementem jest to, że OpenStack jako platforma promuje budowanie systemów stateless. Czyli mamy jakiś obraz zawierający bazę systemu operacyjnego, który na dzień dobry nie jest w żaden sposób skonfigurowany i dopiero w momencie powoływania go do życia dynamicznie decydujemy, co się z nim ma stać. To nie jest, żeby było jasne, OpenStack to nie jest VMware. To nie jest system statefulowy, którym sobie tworzymy kolejne VM-ki, mamy ich całą stado i się cieszymy. To jest system do budowania farm obliczeniowych, do budowania systemów na gigantyczną skalę. I jeżeli ktoś stosuje logikę klasycznej platformy wirtualizacyjnej, używając OpenStacka, to się mu to wszystko rozsypie. Znajomość tych narzędzi do kustomizacji maszyn w trakcie ich uruchomienia, to jest rdzeń, to jest core. I to, o czym Tomek mówił, to jest niesamowicie ważne, żebyście wiedzieli, że mamy jeden obraz z Windowsem, goły, pusty, tam nic nie ma. Jest system operacyjny, może jakaś jedna czy dwie aplikacje i jakaś standardowa konfiguracja. W momencie, gdy ten Windows zostaje powołany do życia, chcemy, żeby ten automat nam coś z nim zrobił. I wiecie, narzędzia Cloud Init Tools dla Linuxów są genialne, potrafią cuda na kiju robić. Automatyzować instalację software'u, zarządzać demonami, użytkownikami, podłączać do takiego czy innego katalogu LDAP i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mogę mieć jeden obraz z Rhelem, czy tam z CentOSem i powołać nim 70 różnych serwerów pełniących 70 różnych ról, ponieważ kustomizacja jest wykonywana w trakcie powoływania do życia. I teraz wielkim challenge'em było znalezienie narzędzia, które zreplikuje tą funkcjonalność dla Windowsów. Windows nie jest systemem, który jest cloud ready. Okay? Wkładamy obce ciało, wkładamy system operacyjny, który jest systemem typu stateful, do platformy, która promuje uruchomienie systemów stateless. I gdzieś potrzebujemy zalepić tą dziurę. I to, o czym Tomek teraz mówił, to jest niesamowicie ważna rzecz. Cloud Init Toolsy dla Windowsów, przygotowane przez tą firmę, te darmowe Cloud Init Toolsy załatwiają temat. Windows jest rozbrojony, tak zwany disarmed jest wykonany, jest sysprepowany, jest zanonimizowany. Odpalamy go i ten Windows startuje, mówi, jestem głupi, nie wiem, co mi się dzieje, nie wiem, kim ja jestem. I serwer metadanych dostarcza mu teraz informacje. Nazywasz się X, twoja konfiguracja to taka, twoje hasło to takie, twój klucz aktywacyjny jest następujący, twój product key brzmi tak, tak, tak i tak i teraz zainstaluj następne aplikacje, załóż następujących użytkowników i dołącz do domeny. Okej? Dla kogoś, kto używa Windowsowych narzędzi deploymentowych, to jest to, no, umiemy. No, ale my to umiemy zrobić na cloudzie i to jest jakby bardzo ważny element tego, o czym Tomek na razie mówił. No właśnie, ja mówiąc o tym, że kolejny produkt do wirtualizacji, tak się cofnąłem, bo... ale jesteśmy na etapie, wiemy, że potrafimy sobie tego
wiemy, że tego Windowsa potrafimy już wstrzyknąć do OpenStacka, wiemy, że potrafimy go uruchomić, wiemy, że jesteśmy w stanie go odpowiednio sysprepować, przygotować i wiemy, że jak działa produkt komercyjny do wirtualizacji desktopów. No więc skoro tak naprawdę już ten działający Windows na OpenStacku mamy, no to jesteśmy tylko takim malutki kroczek od tego, żeby to wszystko zadziałało, żebyśmy mieli ładnego GUI-a, żebyśmy mogli się połączyć po HTML-u, prawda? Te wszystkie produkty są. Mamy Guacamole, pomyśleliśmy sobie, możemy Manage IQ uruchomić, czy do zarządzania tym. Jest sukces, prawda? Tak, wyglądało to trochę tak, a trochę... a trochę tak. Chyba tak mniej więcej się rozstaliśmy po tym, jak próbowaliśmy to poskładać do kupy. I to taka była właśnie czy klątwa, czy trauma open source'owa, że tych kawałków jest bardzo dużo, natomiast zebrać je do kupy tak, żeby one zebrały sensownie i robiły to, co my chcemy, jest coraz trudniej. To znaczy te narzędzia są na tyle skomplikowane, a z drugiej strony na tyle nie gadają ze sobą, że polegliśmy, mimo że wydawałoby się, że już się to udaje. Natomiast zaczęliśmy szukać, czy jednak ktoś tego nie zrobił, czy nie da się tego w jakiś sposób pokonać. I okazało się, że tak, że jest gotowy produkt. Ja może troszkę teraz jak sales będę mówił firmy LeoStream, bo dla nas to było dosyć takie duże odkrycie, że jest ktoś, kto już to robi, kto ma gotowy, oferuje gotowy produkt. I jedną z możliwości tego produktu jest właśnie odpalanie VDI-ów na OpenStacku. Właśnie. OpenStack Windows 10. Tutaj mamy jeszcze takie logo HPRGS-a, czyli protokołu zastępującego RDP-a, który ma większą wydajność. Nie wspomniałem, że w naszym przypadku właśnie to korpo versus środowisko akademickie u nas dość duże znaczenie ma przynajmniej częściowe uruchamianie wirtualnych pulpitów z bardzo wydajną grafiką. Jakieś modelowanie brył i tego typu historie są u nas bardzo istotne. I na początku to była jedna z przewag tego komercyjnego produktu, że wspierał VGPU. W momencie, kiedy wymyśliliśmy sobie, że uruchomimy VDI na OpenStacku, myśleliśmy, ok, to będą tylko takie masowe do aplikacji 2D, do może jakichś matkadów, może jakichś matematik, być może do jakiegoś programowania, natomiast nie będziemy mieli grafiki i tutaj o tyle fajnie nas rzeczywistość zaskoczyła i wyprzedziła nawet nasze oczekiwania, że pojawiło się wsparcie dla VGPU w OpenStacku. I LeoStream również potrafi jakoś sobie z tym dawać radę, także w tej chwili mówimy już o OpenStackach z dedykowaną wirtualną kartą graficzną. Rozbudowa, tak jak mówiłem, że tam to środowisko, te 60 węzłów to był początek, w tej chwili mamy je rozbudowane o dodatkowe węzły obliczeniowe bez GPU i dodatkowo 3 węzły obliczeniowe, w których w każdym jest 2 razy Tesla M10, czyli tak naprawdę tych Tesli mamy 6. Każda z nich ma 2500 korów i 32 gigaramu i to już się robi całkiem spora liczba możliwych wirtualnych do uruchomienia. Zważywszy na to, że w pierwszej odsłonie OpenStackowego VGPU był tylko pass-through, no to byłyby to jakieś super, hiper wydajne pulpity nie wiadomo dla kogo, natomiast teraz jest już normalny podział, można wybierać profile i można te karty dzielić.
Dodatkowo doszły nam 3 węzły SEF-owe i powiedzmy 70 tera flash only i to w przypadku VDI jest bardzo, bardzo istotne. I LeoStream oferuje nam kompletne środowisko do uruchomienia takiego VDI on OpenStack. To znaczy mamy po stronie serwerowej, tak jak w klasycznym ujęciu VDI-owym, brokera połączeń, mamy bramę, po stronie hosta guestowego mamy instalowalnego agenta, co on potrafi i do czego służy to za chwilę. Po stronie klienta, czyli tego użytkownika, który chce się połączyć z zdalnym pulpitem, mamy aplikacje dostępowe. Mamy też możliwość dostępu za pomocą HTML-a 5. I gdzieś tutaj jeszcze, może nie do końca widoczny, ale... Dobra, nie wiem, przerasta. A nie, nie przerasta. Można tutaj też to ubrać w load balancer, który jest natywnie przez LeoStreama wspierany, więc jeżeli mamy dosyć duże środowisko i kilka bram, to można to ładnie ze sobą load balansować. Można to robić za pomocą F5, można to robić przez HProxy i to wszystko ładnie chce sobie działać. Architektura. Chyba najlepszym rozwiązaniem, które nam się udało przyjąć, jest postawienie zarówno bramy, jak i brokera w tenancie OpenStackowym, przy czym na świat tak naprawdę wystawiona jest tylko brama bądź load balancer i to ona zajmuje się przekazaniem połączenia do brokera, który dokonuje wyboru, który to pulpit przydzielić użytkownikowi i w momencie, kiedy ten pulpit jest już użytkownikowi przyznany, forwarduje ruch z portów od tam, powiedzmy, domyślnie jest to od 20-tysięcznego do 2000, do 23-tysięcznego i zajmuje się forwardowaniem tych portów, dynamicznie otwierając i zamykając firewalla. To znaczy, że gdy użytkownik kończy pracę z wirtualnym pulpitem i zamyka połączenie, gateway automatycznie na firewallu zamyka wcześniej otworzone porty. Także na świat otwieramy się 443 i na stałe i dynamicznie z tego zakresu. Dzięki. Nie wiem, czy coś z tego obrazka jest jeszcze takie ważne? Chyba nie. Jest. Ja muszę. Ja inaczej wybuchnę. To, co Leo z tym robi ważnego, to tworzy warstwę abstrakcji nad różnymi protokołami, które nasze VM-ki mogą obsługiwać. Czyli tutaj mamy jakieś nasze desktopy. Jeden gada protokołem X, Y, Z. Problem polega na tym, że wpuszczenie ich wszystkich, no to sieciowcy i bezpieczniacy będą zgrzytali zębami. I LeoStream tak naprawdę chowa wszystko za gatewayem. To, co świat widzi, to jest tylko ten zestaw portów. To jest proste, łatwe i przyjemne. A potem cała... Nie lubię tego określenia, bo to jest oznaka ignorancji, ale ta magia to jest to, co się dzieje między gatewayem i brokerem oraz między gatewayem a naszymi hostami. I to jest bardzo, bardzo optymalne. To jest niesamowicie szybkie, niesamowicie lekkie. Jak robiliśmy testy, to rzeczywiście te desktopy są super, mega responsywne. Nie wiem, czy nam się to uda pokazać dzisiaj, bo mamy kiepski internet, ale spróbujemy. Pytanie było, czy to jest podobne do Nova VNC Proxy. W dużym uproszczeniu tak. Tyle tylko, że to, co wystawiamy tutaj, to nie jest VNC, tylko to jest taki mesh różnych protokołów, do których możesz się podłączyć. Znaczy, wystawiamy jeden protokół komunikacyjny, a potem w środku to miksujemy do kompletu dowolnej kombinacji protokołów, którymi nasza aplikacja potrafi się posługiwać. I to, o czym Tomek powiedział, na przykład ten HGX? HGW. Protokół HGW haposki na przykład też jest bardzo ładnie obsługiwany, więc możemy mieć pełną heterogenikę desktopów różniastych, przenoróżniastych
akcelerowanych, nieakcelerowanych, po RDP-ie, po SSH, bo taka wartość protokół jest udostępniony, po NoVNC, i to, co wszystko wystawiamy na zewnątrz klientowi, jest zunifikowane. I to jest bardzo, bardzo fajne, bo pamiętajcie, że w rynku desktopów mamy straszną dywersyfikację, ale w tym złym znaczeniu. Mamy masę technologii, które ze sobą są niekompatybilne, jedne są lepsze do jednych zastosowań, drugie do drugich. Suma summarum, mamy taki bajzel w technologii. A to rozwiązanie je ładnie przed sobą maskuje i wystawia jako jedno dosyć spójne user experience. A o tym później będziemy mówić, to jest bardzo ważny detal. I jeszcze to, że stoi to wszystko tak naprawdę w tenancie OpenStackowym, powoduje, że do wszystkiego możemy przypinać security grupy i to bardzo nam upraszcza zarządzanie bezpieczeństwem. Przepraszam za te M, tylko to po prostu jak klikam, a to dopiero po chwili się przełącza i tak dostaję zadyszki. W jaki sposób się dostać, jakim protokołem? Jest dedykowana aplikacja pod Windows. I najlepsza na świecie Java dla Linuxa i Maca. I przeglądarka HTML5, czyli GUAGDI pod spodem. Jest też możliwość dopinania się za pomocą cienkiego klienta albo zero klienta, natomiast uczciwie powiem, nie wiem jak to działa i jeszcze nie testowaliśmy. Protokoły wspierane to oprócz wymienionego klasycznego RDP-a i mniej klasycznego, ale do dostania w, powiedzmy, normalnej dystrybucji HPRGS-a. Jest też Teradici PC over IP, który też jakoś tam gdzieś po rynku krąży. Jest coś, co się nazywa MacDyne. Nie wiem, czy to w Polsce jest wykorzystywane, nie wiem, w jakich środowiskach. Goście z LeoStreama twierdzili, że na rynku amerykańskim jest na to zapotrzebowanie i tego używają. Ponoć. Plus to, co Piotrek wspomniał, bardziej może niszowe, czy bardziej Spice, nie? VNC. Bardziej Linuxowe. Ja to powiedziałem, ale też, natomiast LeoStream także doskonale radzi sobie z VDI-ami Linuxowymi. Także ja mówię o Windowsie, bo nam to było akurat potrzebne i do tego tego używamy. Natomiast jeżeli chcielibyście sobie zrobić farmę VDI-ów Linuxowych, to jak najbardziej to rozwiązanie też do tego może służyć. W systemie gościa instalujemy agenta i co to nam daje? Forwarding USB i to jest właśnie kwestia tego opóźnienia, które tutaj doświadczamy, dlatego że jakby wyprzedzając rozwój wypadków i live demo, cała ta prezentacja w tej chwili idzie z wirtualnego pulpitu, który jest tam sobie gdzieś na naszym OpenStacku odpalony i jak widać przejściówka pojedyncza USB-C z jednej strony daje sobie radę ze streamowaniem obrazu, a z drugiej strony przekazuje tego pięknej urody prezentera. Dobrze, to może się wytłumaczyć. To opóźnienie, które się podczas zmiany slajdów pojawia, wynika z tego, że jesteśmy w miejscu, gdzie jest bardzo wysokie zagęszczenie terminali mobilnych, mówiąc dużo komórek tu jest, jesteśmy w centrum i dwa, to łącze ma dużą latencję, ten modem po prostu ma sporą latencję. Gdybyśmy byli podłączeni do czegoś o niższej latencji, te slajdy by fruwały natychmiast. I taki detal, tutaj nie ma żadnego oszustwa w postaci renderowania elementów interfejsu po stronie klienta. To jest dokładnie streamowany cały pulpit, tak jak jest on wygenerowany na naszym OpenStacku. I znowu, na jakie platformy? Natywny Windows i ukochana Java na Linuxa i na Maca. No to pokazywałem. I drukowanie, tak. Szybki rzut oka, to taka jakaś jeszcze sobie tam grafika, która pokazuje, że nie musimy odpalać naszych desktopów tylko na VDI-ach, tylko na OpenStacku. Możemy do tego używać też publicznych chmur. Można używać Amazona, można na Azure.
uwierzytelnianie nie tylko z AD i z LDAP-a, jak to robimy i co pokażemy, ale również z jakichś tokenów RSA czy smart cardów. No i tak, i klienci, o których już wcześniej wspominałem. I teraz idąc dalej. Zwróćcie uwagę, że to jest dosyć... Daj wstecz. I już. To jest lista kombinacji, które mamy i praktycznie każda z każdą jest możliwa do uzyskania. Czyli protokoły klienckie, tutaj macie w jakiś sposób klienci, protokoły wyświetlania, na czym to jest uruchomione, jeżeli chodzi o konfigurację o publiczną, jeżeli chodzi o konfigurację on-premisową. Te kombinacje każdą z każdą można uzyskać, więc tak naprawdę znakomitą większość, praktycznie wszystkie możliwe scenariusze jesteśmy w stanie tym produktem pokryć. Co jest bardzo unikalne, bo ono stara się być cross-vendor, na maksa być cross-vendor. Rozwiązania poszczególnych vendorów to są takie wyspy technologiczne, jak już mówiłem wcześniej. Rozwiązanie Citrixa będzie gadało Citrixowe. Rozwiązanie Microsoftu będzie używało RDP, a rozwiązanie kogoś innego będzie używało ich protokołu, a to stara się być takim sprawiedliwym pomiędzy wszystkimi. I robi to dobrze. I co więcej, tutaj tego nie ma, ale na przykład można również używać LeoStreama jako centrum, które będzie zarządzało vCentrem. Także jeżeli mamy ochotę odpalić sobie nasze wirtualki na VMware'owym vCentrze, to jak najbardziej też to jest możliwe. I taki krótki workflow, czyli jak to złożyć już mając LeoStreama i mając go uruchomionego, za pierwszym razem to jest uruchomienie i skustomizowanie jakieś wstępne obrazu Windowsowego na jakimś dowolnym hypervisorze. Pamiętamy o tym, żeby wrzucić tam IOWIRTA. Później za pomocą CloudBase'a jesteśmy w stanie to zanonimizować, czyli przeprowadzić tegoż sysprepa. Następnie wrzucamy to do OpenStacka jako obraz RAW. I dalej możemy go skonfigurować jako źródło wirtualnego pulpitu czy dla puli wirtualnych pulpitów w OpenStacku. Kiedy już mamy działający obraz czy działający desktop, to później modyfikacja jest już bardzo prosta. Działamy na OpenStackowym obrazie, modyfikujemy go. W momencie, kiedy chcemy stworzyć z niego punkt bazowy do następnej generacji naszego obrazu, to anonimizujemy, sysprepujemy za pomocą CloudBase'a, snapshotujemy i następnie ten snapshot może nam służyć jako snapshot OpenStackowy może nam służyć jako baza do kolejnej puli desktopów bądź jako nowy punkt startowy w już obecnej puli. Fajne rzeczy dotyczące życia codziennego z tym środowiskiem, to jest to, że aktualizowanie nowych obrazów może się już odbywać z poziomu serwis desku, jeżeli damy serwis deskowcom uprawnienia do działania w ramach tenantu, to tak naprawdę już wszystkie rzeczy związane z maintenance'em tego Windowsowego pięknego świata spada na nich. Automatyka provisioningu, o tym za chwilkę pokażemy, jak to działa. Automatyczne dodawanie do domeny. To działa nie na poziomie CloudBase'a, a na poziomie LeoStreama. Jest taka możliwość i działa dobrze. Różne polityki dostępu, czyli właśnie możemy mieć różne protokoły, różne profile sprzętowe i w zależności od tego, co chcemy dać jakiejś grupie użytkowników, no to dostają. Grupa Power Userów może dostawać desktopy z VGPU, grupa zwykłych użytkowników może dostawać zwykłe CPU only i to sobie doskonale daje radę. Co więcej, możemy tworzyć plany działania w zależności czy od priorytetyzacji. To znaczy, jeżeli mamy pulę 30 power desktopów, a power userów mamy więcej, możemy powiedzieć, że w momencie, jeżeli nam się power desktop, że mamy użytkownika power user,
W pierwszej kolejności dostajesz jakiś porządny czy desktop z VGPU. W momencie, kiedy pula tych desktopów się wyczerpuje, dostajesz słabszy desktop, na przykład tylko z CPU. A inny użytkownik, który nie jest power userem, dostaje z automatu tylko CPU. Zarządzanie cyklem życia pulpitu, no to jakby ten workflow o tym mówi. No i zarządzanie energią. Energia nie tanieje. Działający desktop zużywa tą energię. Można powiedzieć, że po jakimś nieaktywności desktop idzie w slipa, albo w jakichś konkretnych godzinach w ogóle te desktopy wyłączamy i na godzinę na przykład przed punktem zero, przed nie wiem, jakąś tam godziną początku dnia uruchamiamy je, co przynosi już w tym momencie wymierne korzyści finansowe. To była część live demo pierwsza, właśnie prezentowana w całości z tego pulpitu. Możesz jeszcze opowiedzieć, jak dobrze się współpracuje ze sterownikami tej firmy. Kto z was kiedyś instalował sterowniki NVIDIA pod Linuxem? No właśnie, to dokładnie tak samo się to robi. To jest taka trochę tragikomedia, bo podpisuje się z NVIDIA umowę na support techniczny i w ramach tego dostajecie te sterowniki. One nie są publicznie dostępne, one są schowane za paywallem. I te sterowniki do jeszcze niedawna były wypuszczane w jakiś absolutnie, absurdalnie koszmarny sposób. To znaczy deweloperzy NVIDIA... Tak możecie sobie teraz wyobrazić tego Linusa Torvaldsa, który pokazuje palec. To ja dokładnie tak samo się czułem, jak to instalowałem pierwszy raz. Serio. Bo to jest taki mały koszmarek polegający na tym, że deweloperzy NVIDIA wypuścili ten sterownik, binarny sterownik, binary only, który można zlinkować, ale jest binarny na kernelu, który nie istnieje. W sensie kernelu Dorhela, który nie istnieje. Taka wersja nigdy nie istniała. To była jakaś wczesna, to była beta, to była beta Rhela 7.0 i oni dla niej zbudowali ten sterownik i się okazuje, że w miarę jak się rozwijał Rhel 7.1, 2, 3, 4, tam gdzieś ta kompatybilność się zgubiła po drodze i to się nie chciało nam linkować. Straszna była droga przez mękę, walczyliśmy z tym chyba z 3 tygodnie, żeby to uruchomić, aż w końcu się udało. Po tym jak zrobiliśmy straszliwą awanturę, to znaczy ja zrobiłem straszliwą awanturę, bo to ja jestem taki, że ja robię te awantury, i panowie ze wsparcia wypuścili nowy sterownik, który o dziwo działa i daje się zlinkować i to się dało skonfigurować. Jeżeli ktoś z was będzie OpenStacka integrował z VGPU, to polecam się, ja już te drzwi otworzyłem. Ja wiem, przez jakie barachło trzeba się przedostać. Znaczy, to nie jest tak, że to jest niemożliwe, tylko jest tam parę takich potyczek, które możecie przegrać. Kilka takich pułapek, na które się możecie naciąć i dokumentacja mówi krok A, B, C, D zrobiony, a to się okazuje, że krok A w ogóle nie istnieje. A krok B to sobie wymyśl dopiero. Także enterprise'owość akurat NVIDIA tutaj nas mocno zawiodła, aczkolwiek jak te sterowniki już działają, jak się już je zintegruje z OpenStackiem, to chodzi jak złoto. No gdyby nie to 4G, które mamy tutaj. Ale rzeczywiście chodzi to super płynnie. No i można bardzo szybko kopać można renderować waluty w 3D. Coś jeszcze? Znaczy, w sensie na całość? Na Leo Streama. Tak, tam siedzi moja koleżanka, pani Teresa Paziewska, to jest nasz dyrektor handlowy i ona zna te kwoty, bo ja ich nie pamiętam z bańki, Tomek chyba też nie. Jakieś estymacje mam. Naprawdę, jak chcecie detal, to zapytajcie Teresę, ona wam powie, ile to kosztuje, jeżeli chodzi o część Leo Streamową. Ale na tą funkcjonalność, którą dostajecie, jest to... Nie są to małe pieniądze, ale są to zaskakująco przy jakie? Przyjazne pieniądze, tak? Czyli to was nie zrujnuje. Natomiast NVIDIA, sterowniki, znaczy karty Tesli nie są drogie. W sensie same karty Tesli nie są drogie. Sterowniki, ten kontrakt supportowy też to są jakieś kwoty set złotych rocznie. Set złotych rocznie. Największym kosztem tak naprawdę jest blacha pod OpenStacka. Tak naprawdę to jest największy koszt, bo tutaj te serwery muszą być naprawdę kompatybilne dobrze z Linuxami jako takimi, a z tym jest różnie. A sam OpenStack w zależności, czy sobie Strienka wybierze wersję komercyjną, czyli Red Hat OpenStack Platform, można zbudować to również z wykorzystaniem projektu RDO. Jeżeli ktoś jest odważny i potrafi, to też się da. To bardzo obniża koszty całego projektu. Tam
Zaportowany Red Hatowy OpenStack jest dosyć drogi, to jest understatement, ale jak ktoś ma dużo, dużo zaparcia i dużo umiejętności, to można zrobić to ręcznie. No dobra, także to zależy, ale sam Leostream nie jest aż jakoś tak strasznie koszmarnie drogi, tani też nie jest. Może ja jeszcze z punktu widzenia użytkownika, który ma do czynienia zarówno z produktem komercyjnym, jak i OpenStackiem. Z Horizonem. Tak? Tak. Z VMware. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Natomiast mają Horizona, a to jest jakby kontra do tego Horizona. To nie ma co zaklinać. Uważam, że tutaj to rozwiązanie... Czy to działa? Uważam, że to rozwiązanie jest dużo fajniejsze, dużo więcej oferuje i jest cenowo znacznie przystępniejsze, tylko jest no jeden haczyk, trzeba mieć OpenStacka. Jeszcze tak porównując komercyjne platformy do VDI-ów kontra ten OpenStack, no to nie jest popularne rozwiązanie, bo to wymaga od cholery wiedzy i pracy, żeby to uruchomić. Natomiast jak już działa, to jest ważny if. Jeśli już działa, to chodzi za bardzo dobrze. Pracy jest co niemiara, spędziliśmy na tym mnóstwo czasu i energii, żeby to uruchomić, ale teraz już umiemy. Więc jakbyście chcieli sobie zbudować taką platformę do VDI-ów, to my bardzo chętnie wam w tym pomożemy, bo już wszystkie błędy popełniliśmy. Jakieś pytania, wątpliwości, coś jeszcze was interesuje? Tutaj kolega. Pomidor. Dystrybucje kompatybilne z Red Hat Enterprise Linuxem. Takie mamy. Też jakby... Pomidor. Co jeszcze? Słucham. Działa za OpenJDK-em 8. Tak, da się uruchomić, to całkiem nawet dobrze działa. Ja nie pamiętam, tam... Bądź HTML 5, znaczy jak nie potrzebujecie... Jeżeli dobrze, skoryguj mnie, jeżeli się nie mylę, ale klient HTML-owy nie obsługuje USB Pass-thru. Chyba. Klient to załatwia na pewno. Tak. To działa. Tak, ale jeżeli używamy na przykład to się nazywa NoVNX? Nie. Nie, ten taki popularny projekt. NoNX. To na przykład tam potrzebny jest klient Java, bo inaczej nie działają takie właśnie rzeczy jak USB Pass-thru. No ale umówmy się, jak często używacie linuxowych desktopów przy infrastrukturze VDI. Ja bym chciał, żeby wszyscy używali, ale zejdźmy na ziemię. Co jeszcze? Słucham pytań. Sprawdza się, zawsze narzekają, natomiast narzekają nie mniej, nie więcej niż przy komercyjnym odpowiedniku. Studenci narzekają zawsze, młodzi doktoranci rzadziej, profesorowie nie wiedzą, co się dzieje. To jakby życie na uczelni. Poczekaj, pytanie by było. Tak. To znaczy, że Leostream może stać jako... Bo on pełni kilka ról, tak? On pełni rolę brokera do displayów, czyli wyświetla to coś, co w środku się powołuje, ale też potrafi zarządzać tym czymś, na czym te VM-ki stoją. Czyli Leostream Connection Broker pośredniczy w połączeniach, ale też potrafi wpiąć się na przykład w AWS-a i jemu kazać odpalać te maszyny. Odpalaj mi w moim tenancie kolejne systemy. Albo wpiąć się do vSphere'a, do vCentra i powiedzieć mu, odpalaj mi moje wirtualne desktopy, ja ci każę je teraz tworzyć, zamykać, uruchamiać, i tak dalej. A potem jeszcze brokeruję do nich protokół wysyłania, protokół wyświetlania. Czyli to miałem na myśli, że... Tak. Oj, powiedziałem to na głos? Upsi. Tak, ale możesz pozbyć się Horizona i tak naprawdę używając tego mechanizmu twoje wirtualne desktopy mogą być bo nie wiem, czy wyłapaliście ten taki niuans. Tomek o tym mówił, że możecie mieć te wirtualne desktopy odpalone na własnym bare metalu, możecie mieć odpalone je na własnym OpenStacku, na Azure, na Google Cloud Platform, na AWS-ie i dla klienta to jest kompletnie taki seamless integration. Klient nie wie, gdzie jest odpalony jego pulpit.
Można sobie rozsmarować, tak? Jak masłem, jak nożem masło po chlebie możecie rozsmarować sobie te VDI-e i Leo Stream będzie ogarniał, gdzie który desktop jest, co należy z nim zrobić, czy należy go uruchomić, czy należy go zwinąć, zapauzować, skasować, porobić ponowną reinicjalizację i potem jeszcze ogarnie sesję połączenia graficznego do tego desktopu, który w środku tam jest odpalony. Także jako narzędzie integrujące różne cloudy plus broker połączeń robi robotę. My używamy go w bardzo hermetycznym scenariuszu, gdzie to jest OpenStack, wpięty, znaczy OpenStack leżący na Cephie, dołączony do Active Directory, jeżeli chodzi o te Windowsy, i używamy jeszcze VGPU. Ale prawdę mówiąc, powiem wam, że nie wyobrażam sobie robić tego żadnym innym narzędziem. To byłby jakiś straszny, straszny koszmar. Tak. Czyli my używamy po prostu konkretnego jednego providera, bo tak się to w Leo Streamowej nomenklaturze nazywa. Czyli provider w tej chwili to jest type OpenStack, podajemy kredensiale, logujemy się do niego i resztę Leo Stream załatwia. A, właśnie, pieniądze. Oto to jest ważny detal. Jak się kupuje licencję, to nie jest subskrypcja, kupuje się licencję na Leo Streama, to licencja jest typu perpetual, czyli wieczna. Taka raz płacisz i zbani. Płaci się też opcjonalny, ale zalecany kontrakt supportowy. Czyli kupuje się raz i w ramach tego przez rok dostaje się update'y. Po roku, jak się nie przedłuży kontraktu supportowego, to nie dostaniecie update'u, ale soft dalej działa. Tak? Tutaj nie ma żadnego kill switcha, który go wyłączy, bo nie zapłaciliście licencji. To nie jest automapa. Jeszcze kolejna ważna rzecz. Jak się płaci, tak naprawdę na wysokość opłaty nie za bardzo ma wpływ kombinacja feature'ów, które poprosimy. My musimy powiedzieć Leo Streamowi, słuchajcie, włączcie mi obsługę protokołu A, B, C i D i jeszcze coś tam, i jeszcze coś tam, ale to kosztuje tyle samo jak licencja, która ma wszystko włączone. Tam jakby różnic żadnych nie ma. I to jest tak, że płaci się za nią raz i przez rok dostaje się support, a potem można go przedłużyć, jeżeli są jakieś problemy, usterki, albo potrzebujecie mieć dupochron na wypadek, nie wiem, kontroli, awarii, czy jakiegokolwiek innego zdarzenia mniej lub bardziej losowego. Śmiało? Powiesz o licencjach tych na użytkowników? Nie chodzi mi o licencje, ale czy wtedy różnym grupom uruchamiacie na całej takiej instancji, czy wraz z zajęciami są one orane i stawiane na nowo? Per zajęcia, nie? To jest tak? Per doba tak naprawdę, czyli zostawiona odpalona pula, studenci z tego korzystają, śmiecą tam pod siebie, kończy się dzień, orzemy te VM-ki, kasujemy ten bajzel, który zostawili po sobie, startujemy komplet nowych i studenci mogą sobie pracować na nowym środowisku. Przy czym? Przepraszam, że ci przerwę, natomiast w naszym case'ie, w tej chwili one służą nam głównie jako uzupełnienie tak zwanego pięknie ujętego procesu dydaktycznego. To znaczy jest masa oprogramowania, które student może sobie ściągnąć darmowo, będąc studentem, ale jest równie duża masa oprogramowania, którego nie może i może z niego korzystać tylko będąc na zajęciach w laboratorium. My tutaj ułatwiamy studentom, instalując ich rozwój, jakby to górnolotnie nie zabrzmiało, instalując to oprogramowanie na VDI-ach i dając im możliwość dostępu w dowolnym momencie z dowolnego miejsca. Działa to również jako uzupełnienie studiów podyplomowych, natomiast w tej chwili jeszcze nie puściliśmy takiego toku pełnych zajęć tylko z wykorzystaniem VDI-ów, no bo nie oszukujmy się, jak mamy peceta z Windowsami, no to używamy peceta z Windowsami, bo mimo wszystko, jakby nie patrzeć, ten pecet z Windowsami będzie tańszy. W tej chwili wszystko wrzucamy na ten sam obraz. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tych obrazów mieć kilka i w tych protokol planach czy w tych pulach definiować, że dla użytkowników, którzy są w grupie X,
dawaj pulę jakąś, a dla użytkowników w grupie Y pulę Y, przy czym ten przydział robimy po atrybutach z AD i nie musi być to grupa. To może być dowolny atrybut, który mamy w AD. Bądźmy... Czyli studenci, tam nie wiem, grupa X dostanie taki platform, taki desktop, a studenci z innej grupy dostaną inny, bo to jest dla nich pod ich zajęcia przygotowane, więc teoretycznie jest tak, że wykładowcy mogą przygotować sobie plan, przygotować sobie szablon jakby rodzajów różnych maszyn wykorzystywanych w różnych zajęciach i potem na przykład w czwartki dla studentów z grupy A przygotowujemy pulpity, w której jest aplikacja do ćwiczeń A. I to jest fajne, bo tą logikę nam pozwala zaimplementować LeoStream, robiąc te całe szedule, czyli te plany uruchomienia pulpitów. Więc to my teraz tego używamy tak na, ja bym powiedział, może nie na pół gwizdka, bo to by to źle brzmi, ale można to mocno rozklikać i zbudować bardzo skomplikowane plany uruchomieniowe. Tutaj sobie odpaliłem DX Diaga, żeby wam jeszcze pokazać, że rzeczywiście ta akceleracja 3D, przynajmniej zdaniem systemu operacyjnego, ona tam jest. Także to nie jest makieta. To tak naprawdę działa. Tylko szybciej, jak mamy dobry internet. Pytania, wątpliwości. Coś jeszcze? Nie, lokalnie jest gigabit rozpięty. Między końcówkami na uczelni. A OpenStackiem. Co? No, it depends. Znaczy, ale w najwęższym gardle to jest gigabit czy węziej? Może być węziej. Ale jak robiliśmy testy, to nawet na fast internecie chodzi bardzo szybko. Bardzo płynnie. Tak naprawdę jest jedyny detal jest ważny. Najważniejszy aspekt wydajności sieci, który wpływa na user experience, jest latencja. Tam pasmo nie ma znaczenia. Myśmy to liczyli, to używając Spice'a, jedna sesja Full HD to jest 1 MB na sekundę. Mniej więcej. Może być w piku więcej, jak sobie YouTube'a z filmem puścicie na full screenie, to będzie jakieś 1,4, może 1,5 MB na sekundę. Więc nawet w fast internecie mieści się 10 sesji co najmniej. 10-11 sesji potrafi się zmieścić, a jeżeli to są jakieś proste rzeczy, typu wyświetlanie, nie wiem, Exceli czy klikanie na Facebooku, to takie sesje spadają nawet do 100 kilobajtów na sekundę. Więc to jest dosyć zależne. Natomiast nie pasmo, a latencja. Chodzi o to, żeby między tym ruchem a responsywnością tego pulpitu było jak najmniej milisekund. Czy byłoby szybciej? Tu nie, ale bardzo by było dobrze, żeby były. Znaczy, tutaj nam to nie pomoże, bo jesteśmy na łączu 4G, jesteśmy w bardzo gęstym miejscu, gdzie tych terminali jest ciężka gęstwina i to nam przeszkadza. Natomiast gdybyśmy byli w pięciu jakimś drutem, byłoby o niebo lepiej, niestety. Nie, bo nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby lokalnie, to chodzi, responsywność jest... powiem tak, responsywność lokalna jest zbliżona do pulpitu fizycznego, czyli można się zapomnieć, że siedzi się w pełnoekranowej sesji na Windowsie będącym na OpenStacku. To chodzi tak płynnie. Więc trzeba się mocno przyglądać, żeby zobaczyć. O! Straciłem jedną klatkę animacji i jestem w Matrixie. Woman in red dress. Przed sesją robicie kółeczko. Dokładnie. Pytania? Wątpliwości? Coś jeszcze? Nie. Dobrze.